Dzisiaj na Powązkach Wojskowych moim gościem jest pan Jauchyni Eugeniusz. Panie Eugeniuszu, proszę powiedzieć, jak się nazywał, kim był, jakie miał poglądy bohater, który dzisiaj został pochowany na Powązkach Wojskowych, Białorusin, który zginął walcząc z rosyjskim imperializmem. Dzisiaj został pochowany Edward Pobow. Był Białorusinem, katolikiem, człowiekiem wierzącym, który walczył za niepodległość Białorusi i prawdziwe wybory. Jeszcze wcześniej, w roku 2010, został gwałtownie wzięty pod areszt w Mińsku w grudniu 2010 roku. Niezakonnie utrzymany 4 lata. I nie mogę nawet w ogóle pospowiadać się, bo wpuszczali, robili wszystko, żeby kościół nie mógł prowadzić swojego ksiądza. To jest taka prawda. Znaczy, nie mogę pospowiadać się, bo taka jest ciężka sytuacja, że kościół jest w sytuacji strachu na Białorusi. Jest prześladowany. Edward był białorusinem patriotem, który myślał o narodowym odrodzeniu państwa. W kraju, gdzie mowa białoruska mogła zająć miejsce jako państwowa. Naprawdę, bo okazuje się tak, że wcześniej, teraz ludzie niektórzy za język białoruski, za ojczysty język mogą być osądzeni i rzuceni do więzienia. I dzisiaj, jeżeli my patrzymy na osobę Edwarda, to człowiek, który wyjechał potem po uwolnieniu z więzienia do Ukrainy i walczył za Ukrainę, bo wolna Ukraina po otrzymaniu wolności, niepodległości Ukrainy może być niepodległa Białoruś. Bo jak może zachować swoją niepodległość Ukraina, to wtedy Białoruś może walczyć za swoją niepodległość, bo Rosja... Zwycięstwo Ukrainy jest szansą na odzyskanie niepodległości, suwerenności przez Białoruś. Tak, oczywiście. I wtedy mogą być zmiany w Europie. Dzisiaj pochowany bohater był członkiem organizacji Młody Front. Co to jest za organizacja? Jaki ma profil ta organizacja? Dziękuję bardzo panu, że pan zwrócił uwagę na tę organizację. To jest młodzieżowa organizacja, która pochodziła wcześniej od takiej partii stronnictwa Białoruski Front Narodowy. I ta organizacja Młodzieżowy Front był młodzieżową częścią i później rosnąc, oni zajmowali się tym, że opowiadali historię Białorusi, walczyli za symbole narodowe, walczyli z reżimem za prawdziwe wybory, żeby to był głos młodzieży. Trzeba przyznać się, że oni byli najbardziej takim mocnym wrogiem dla reżimu Łukaszenki i zostają się po dzisiaj. Bardzo panu dziękuję.